2012 Specu, Łysolini, KBW, rewolucja. Opowieści człowieka, klacz, klacz. Tylko ona była przy mnie, gdy zawiedli wszyscy wokół. Była więcej niż nadzieją, była moje światło w mroku. To muzyka dała spokój, o niej właśnie teraz mowa. Przekaz jaki w sobie choła, w niej zawarte prawdy słowa, które chłonie wiedzy głowa. Nie da się zaszufladkować, bo o prawdzie chcę rapować. To jest nielegalny towar, ty zapytasz czemu hip-hop. Ja odpowiem, bo to kocham, to jest pasja mego życia. W tym się odnajduje chłopak. Dorastałem na tych blokach, na dzielnicy 7-1. Tam są właśnie me korzenie, wychowało mnie podziemie. Mam szacunek do kultury, dało dużo do myślenia, by się nie wychylać z cienia, dbać o jakość swego brzmienia, robić swoje godnie z twarzą, bo muzyka nie jest dziką, by ją sprzedać byle szybko, celem pełne jest korytko. Dla większości polskiej sceny ważne tylko PLN-y, nikt wartości już nie ceni, które zawsze były w rapie. Ja powtarzam tobie bracie, ty pamiętaj to jak pacie, że nieważne skąd pochodzisz, ani jaką masz ekipę. Kochaj mocno tą muzykę, musisz tworzyć zawsze z pasją, nawet jeśli światła gasną, w sercu wiesz gdzie leży bastion. Hip-hopowo, elegancko, pokaż wszystkim przebierańcom, o co chodzi w tej kulturze, bo niektórzy swoje duszę już sprzedali dawno temu, a ty głośno dzisiaj przemów, że prawdziwość jest podziemiu. Więcej nie mów. Z podwórka roku, tu gdzie underground tętni, świat prawdziwego hip-hopu przebija się spod ziemi. Z małych miast, dobrych ekip, solidny przekaz leci. Tu poeci współcześni, tworzący prawdziwe wersy. Bez robienia komedii, z poważnych rzeczy tu nikt nie sprzeda ideałów na potrzeby rynku, wieś. Nie pierdolimy biedni, rewolucja nadeszła. Nikt nie skurwi kultury, którą kocham od dziecka. Ci wielcy MCs, żywe legendy, zapomnieli o wartościach, które przyniosły im względy. Na piedestale od lat hajs popierdolił im w teklach. Sława i popularność, miły przekaz. Kiedyś autorytety dla polskich podwórek normą, dziś ze szczytu lecą na dno, robiąc płyty disco polo. I gdzie ich honor? Gdzie ich charakterność? Chcieli uczyć życia sztuki, a zrobili z siebie sierpo. Po drugiej stronie tej barykady ciemne enklawy, ci pierdolący oklaski wierzący w zasady. Niepodatni na wpływy kasy, lojalni wobec siebie samowystarczalni.